Bal Kim Son na ulicy Postępu 10. No cóż, wchodzimy zobaczyć, co jest. A więc Kim Son Ban, Ban Orientalny zaprasza. Dostawa przekreślona. Jeden numer. Flamastrum. Pachnie pięknie. Moja rada jeszcze, co dodaj z Chińczyka. Gdy bierzecie coś na wynos, a nie wiecie, co dokładnie to jest, bierzecie po raz pierwszy, sprawdźcie, zajrzyjcie na przykład, czy jest wystarczająco dużo sosu. Bo później, kurwa, już tego sosu nie zabierzecie. Ja zawsze sprawdzam. Tak oto prezentuje się nasze danie. Makaron smażony z kurczakiem. Sosu nie brałem. Może słodko-kwaśny by się przydał trochę. Surówka, dużo makaronu, dużo prażonej chyba cebulki. Tak to wygląda. No, dokładnie. Kurczaka na oko widać mało, ale pachnie zajebiście. Jemy. Do dania przydałby się najbardziej widelec, a my mamy łyżkę. Makaron jest trochę za suchy i kleisty. Wydaje mi się, że będzie rozgotowany, więc trochę żałuję, że nie wziąłem sosu. Ale danie smakuje. Bal ogólnie, jak było widać, trzeba przyznać, że ładny. Są zdjęcia potraw. Można jeść oczami. Nie tylko ustami. Danie pyszne i smakuje. Toaleta, zdjęcie potraw, dużo ludzi, ładny wystrój, czyściej niż w większości Chińczyków, więc polecam. Co do dania mówię, smakuje dobrze. Żałuję jednak, że nie dolałem trochę sosu. Tutaj mamy dania, które były pokazane na zdjęciach. Kurczak po chińsku, kurczak curry, kurczak po chińsku. Później jak się przyjrzałem, żebym chyba go wziął, a kosztuje tylko 14 zł. Moje danie kosztuje 17 zł. Pattaj kosztował 18. Moje danie to był numer 96. Z tego co pamiętam. Makaron ryżowy smażony z kurczakiem. 17 zł. Nie ma co narzekać, jest dobre. Tutaj jeszcze proszę. Kurczak w cieście, czyli bananki. Kurczak po chińsku mogłem wziąć. Kurczak po chińsku. Chyba najbardziej bym miał ochotę na kurczaka po chińsku. Czyli na tego kurczaka. Ale wziąłem co innego. Ale no nie ma co narzekać. To danie też naprawdę jest dobre. I bal. Szczerze mówiąc, bar polecam, naprawdę. Jak będzie gdzieś zaparkować samochód w pobliżu, bo najczęściej niestety nie ma, to chętnie tam zjem. Danie bardzo dobre i mi smakuje. Wystrój ładny, bar czysty, toaleta, zdjęcia. Jest wszystko to do szczęścia potrzebne w zwykłym barze orientalnym z chińskimi, tajskimi i innymi daniami. Wszystko było